Jesteśmy w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich i dzisiaj mamy ostatnie warsztaty w ramach projektu Aktywne Społeczność. Na czym polega ten projekt? Projekt ogólnie polega na aktywowaniu społeczności, na integracji i też na włączeniu się w różnego rodzaju działania kulturalne. Co uczestnicy dzisiaj będą mogli przygotować tutaj? Dzisiaj wykonujemy głównie ozdoby z naturalnych produktów. Będziemy wykonywać leśne skrzaty, wianki, ozdobne kule z mchu i inne ozdoby. Ilu jest uczestników? Dzisiaj mamy więcej uczestników niż przewidywaliśmy. Mieliśmy miejsce dla 1500 osób, ale jest ponad limit, więc zainteresowanie było dość duże.